Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. President of the Republic of Poland, Mr. Bronisław Komorowski. Serdecznie witam na uroczystości wręczenia Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam bohatera dzisiejszej uroczystości, pana George'a Zamka. Mr. President, dear guests, ladies and gentlemen, I would like to welcome you very cordially to the today's ceremony of the awarding of the Order of Merit of the Republic of Poland. I would like to convey the warmest words of welcome to Mr. George Zamka. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w międzynarodowej promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za działalność na rzecz rozwoju programów edukacyjnych w Polsce, odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki, pan George Zamka. The Officer's Cross of the Order of the Merit for the Republic of Poland has been awarded to the citizen of the United States, Mr. George Zamka. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Mr. President, I would like to ask you to take the floor. Proszę panowie ambasadorowie, szanowni państwo, nigdy nie byłem w kosmosie, ale jestem pewien, że z kosmosu lepiej widać świat. Chyba lepiej stamtąd widać, jak pomimo oddzielenia oceanem jest blisko z Polski do Ameryki i z Ameryki Północnej do Polski. Myślę, że tam z góry też dobrze widać, jak ważne jest poczucie związku z krainą swoich przodków. Jak ważne są korzenie w naszym codziennym życiu. Jestem pewien, że też bardzo dobrze stamtąd widać, co jest na świecie pięknego, co jest wielkiego, wzniosłego. Dlatego chciałem serdecznie podziękować za to, co stało się dobrego dla wzmacniania relacji polsko-amerykańskich, poczucia właśnie bliskości poprzez lot promem kosmicznym człowieka o polskim pochodzeniu. Chciałem serdecznie podziękować także za podkreślanie związku z polską tradycją, z krainą przodków naszego dzisiaj gościa. Chciałem również serdecznie podziękować za wolę zabrania tam daleko w kosmos, także i tego, co jest piękne, a co wiąże się bezpośrednio z polską kulturą. Mam na myśli i pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem i to w roku obchodów chopinowskich. Chciałem także serdecznie podziękować za uczestnictwo w pięknej akcji edukacyjnej, pokazującej i dorobek Stanów Zjednoczonych, ale pokazujący również te dobre związki polsko-amerykańskie. Dziękuję panu w imieniu całej Polski, całego społeczeństwa polskiego, całego państwa. Dziękuję w przekonaniu, że to dopiero początek wspólnego patrzenia na sprawy ważne i najważniejsze, na sprawy piękne i najpiękniejsze, z dalekiej perspektywy, która powoduje, że wszystko staje się możliwe, wszystko staje się bliskie. A na koniec chcę powiedzieć, że absolutnie zazdroszczę nie tylko tego, co widać z kosmosu, ale sobie pomyślałem, jak tam musi brzmieć muzyka Chopina. Jeszcze raz dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana George'a Zamka. Well, thank you very much, Mr. President, and thank you for inviting myself and my family and Ambassador Feinstein. Thank you very much, and Ambassador Kosminski, as well as Adam Ustinovich. This is a wonderful gift from a very strong and generous country.
Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim, dziękuję w imieniu swojej rodziny za to, że zostaliśmy zaproszeni na tę wspaniałą uroczystość. Dziękuję w imieniu ambasadora Feinsteina, a także pana ambasadora Koźmińskiego. Naprawdę dziękuję bardzo za tak wspaniały podarunek od wielkiego narodu. In my time here I've met with many wonderful students and also a lot of academics and leaders, and I have seen how much Poland has to offer the world, including in the field of space. W czasie wielu lat swojej aktywności spotykałam się z wieloma osobami, zarówno ze studentami, z przedstawicielami świata nauki, również z przywódcami. I widziałem, jak bardzo wiele Polska może zaoferować i jak wiele oferuje światu, także w kwestii kosmosu. As American of Polish descent, it has been very fortunate for me to be able to represent the United States here in Poland. I consider the two brother countries in freedom. Jako Amerykanin polskiego pochodzenia miałem wielkie szczęście, mogąc reprezentować tutaj w Polsce Stany Zjednoczone, mogąc reprezentować tutaj w tym kraju, który tak bardzo zdecydowanie i silnie walczy o wolność. And I have seen that within Poland there is the diligence and vigilance to maintain that freedom, and that is the same diligence and vigilance that is responsible and necessary to have safe human spaceflight. I widzę, że w Polsce jest tak wiele zapału, tak wiele chęci i tak wiele zdecydowania w tym, żeby walczyć o pokój i pokój ten realizować i utrzymywać. Dokładnie tak samo jak u nas, jak w Ameryce. Naszym obowiązkiem jest utrzymywanie bezpiecznego kosmosu. Before my last space flight, I called a friend, Mr. Adam Ustanowicz, and asked for an idea of something that I could do for Poland. Przed moim ostatnim lotem zwróciłem się do mojego przyjaciela, pytając go, co mogę zrobić dla Polski. And he had the idea of flying some Chopin music. The thought was that Chopin was so able to express feelings that could not be expressed in words. I jego pomysłem było zabranie w przestrzeń kosmiczną muzyki Chopina, ze względu na to, że właśnie muzyka Chopina była wyrazem pięknych i wspaniałych uczuć, tych, które tak trudno czasami wyrazić słowami. And as much as of a struggle it is for me to explain the beauty of the world is being viewed from the cupola, from the International Space Station, it is sometimes better to just show the views that we captured on film and have them played to Chopin music. Czasami bardzo trudno jest wyrazić piękno świata, które obserwuje się przez małe okienko Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Znacznie łatwiej jest pokazać to na filmie, gdy ścieżką dźwiękową jest piękna muzyka Chopina. So today I'm happy to present to you these two items. One is the disc that contained the Chopin music, and the other item is the printed music of I think what many call the dream. It's a very short, beautiful piece by Chopin. W związku z tym teraz chciałbym, panie prezydencie, sprezentować te dwie małe pamiątki, które ze sobą przywiozłem. Pierwsza to dysk z muzyką Chopina, a druga to partytura z muzyką Chopina, która wyraża te wspaniałe marzenia. So both of these items have traveled at a speed of 8 kilometers per second at an altitude of 300 kilometers, and I'm very happy to know that they have a safe landing here at home in Poland. Obydwie te pamiątki podróżowały ze mną z prędkością 8 km na sekundę na wysokości 300 km nad ziemią i obydwie bezpiecznie wylądowały na ziemi. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy oficjalną część uroczystości.